Witam serdecznie, z tej strony Mguriuk. Kontynuujemy dzisiaj rozgrywkę w Need for Speed Most Wanted. Dzisiaj naszła mnie taka myśl, aby pojeździć sobie troszeczkę Focusem. Taką oto piękną, zieloną bestią. Prawie jak Shrek. Ford Focus RS. I piękny dzwon na początek. Tak, zapatrzałem się na mapkę. Tutaj policja jedzie, a nie bardzo chcę się z nimi teraz użerać. To jest podstawowy fokusik. Jeszcze nic nie mam odblokowane w nim. Ale się rozbijam dzisiaj. Masakra. Tak, nie mam jeszcze nic odblokowane w tym fokusiku. Właśnie zmierzam na start pierwszego wyścigu, aby odblokować opony terenowe oraz nitro. Teoretycznie po to tam jadę. Oczywiście mam nadzieję, że uda mi się wygrać ten wyścig. Wtedy te dwie rzeczy uda mi się odblokować. No i tak. Już mnie jakieś pajace gonią. Uda i zgubić jakąś. Kurde, nie chcę mi się z nimi teraz użerać. Słuchajcie. Dobra, umknięto do pościgu i o to chodzi. Teraz chcę na spokojnie po prostu podjechać na miejsce wyścigu. Ale wali poczek ze światło. Chcę podjechać na spokojnie na start wyścigu. Ała, odblokować te dwie rzeczy, bo nie wiem dlaczego te dwie rzeczy akurat są udostępniane w tych najłatwiejszych wyścigach. Uważam, że to są dwie najpotrzebniejsze rzeczy w tej grze, mianowicie właśnie nitro oraz opony terenowe. Bo jeżeli mamy takie autko jak Focus, to ono sobie raczej radzi w każdym terenie, no ale jeżeli jedziemy, nie wiem, jakimś Lamborghini albo czymś, no to ono już, jeżeli tylko zjedziemy na jakieś pobocze, to strasznie zwalnia, strasznie, a na takich terenowych oponach dużo lepiej sobie radzi. Jakoś nie czuć bardzo tego spowolnienia na asfalcie. Zmienimy sobie kolorek. Ale nie chcę takiego brzydkiego czarnego. Może być żółty. Też ładny. Dobra, tutaj jest ten start do tego wyścigu. I rozpoczynamy. Tak, ja już sobie tutaj jechałem ten wyścig, niestety jechałem go wczoraj późno w nocy i niestety byłem tak zaspany, że w ogóle nic nie udało mi się ugrać. Mam nadzieję, że teraz będzie troszkę lepiej. Czyż samo intro do tego wyścigu troszkę mnie przeraża, ale dobra, jedziemy. To jest wyścig na poziomie łatwym, więc no, teoretycznie powinno być łatwo. Ale jakiś frajer mnie nie wypcha gdzieś. Dobra. Na razie druga pozycja, więc nie ma źle. Trzy okrążenia, więc spokojnie. Jest dużo czasu, aby wyprzedzić to Subaru Imprezę. O ile się nie wpieprzę właśnie gdzieś w jakąś piękną ścianę i nie spadnę od razu na czwarte miejsce. No nie, jest trzecie, więc nie ma źle. Przed nami Lancerek. Chyba już nie mam szans, żeby to wygrać. No nie wiem.
oko, że jednak mam. Teraz magicznie czegoś nie spieprzę na sam koniec. Powinno się udać. Dobra. Poszło. Nie było jakoś mega łatwo, ale udało się. Udało się zdobyć. Pierwsze miejsce oraz odblokować dwie modyfikacje, mianowicie opony terenowe oraz nitro, spalanie. Spójrzmy jak to jest, jakieś wiksy mi się dzieją z padem. Nie mam żadnego pojęcia o co chodzi, jak to tutaj wpływa. No, widać tutaj przy tych terenowych oponach troszeczkę spada przyspieszenie, sterowność się pogarsza, natomiast trudny teren dużo, dużo wzrasta. No i nitro, które bez którego po prostu jest słabo. Dobra, przejdźmy do drugiego wyścigu. Lekkie podwozie i opony wyścigowe, średni poziom trudności. Speedrun. To jest trudne. Dobra, lecimy po kolei, no. Po kolei trzeba wszystko zrobić, żeby wymaksować ten samochodzik. Bardzo fajnie się nie mieści. Ten wyścig, który był przed chwilą, troszkę przypomina jakieś takie szalone wyścigi z Derta. No nie, nie, musiałeś mnie zauważyć, proszę cię, błagam, no ludzie. Już dwa mi siedzą na ogonie radiowozy, tak? Super. Mam nadzieję, że teraz... Całe szczęście udało mi się uniknąć tego pościgu, bo z tego co pamiętam, to jeżeli policja ściga nas, nie możemy dołączyć do rozpocząć wyścigu po prostu. Jak już wspominałem w którymś tam odcinku, są strasznie upierdliwi ci policjanci. Nie lubię uciekać przed nimi. Dobra, lecimy. Oczywiście zaczynamy z ostatniego miejsca, bo jakżeby inaczej. O, jak ładnie skoczyłem na dach i się ładnie sam wyeliminowałem. Śmiesz mnie spychać, frajerze. Słuchajcie, nie widzę gdzie jadę w ogóle, bo taki dym przede mną jest. Masakra. Zmieściłem się na milimetrze. Nie mam pojęcia gdzie jadę. Naprawdę. Teraz widzę. Trzecią pozycję. Nie ma źle. Zostały 2 km do mety, więc trzeba było troszeczkę się pospieszyć. I może kolegę zepchnąć. Drugie miejsce mam. Myślę, że wybronione. Tak, piękna zmiana kolorku w locie. Jest pierwsze miejsce. I teraz do mety. I pierwsze miejsce. Ładnie, ładnie, ładnie. Ładnie, ładnie.
dobra, teraz tak. Opony wyścigowe zastosuję oczywiście, bo się przydadzą i lekkie podwozie również zastosuję. Spróbuję zatrzymać tą bestię czerwoną tym razem. A dlaczego zastosuję sobie te opony? Ano dlatego, że kolejny wyścig jest speedrun, więc ustalenie prędkości średniej, co oznacza, że te wyścigowe opony oraz lekkie podwozie, dzięki któremu moja prędkość maksymalna będzie większa, oczywiście się przydadzą, bo będzie można wykręcić lepszą pośrednią. Staram się teraz nie szarżować, bo lekkie podwozie równa się, że lekkie uderzenie i będę skasowany. Ale na autostradzie myślę, że możemy z nitro wycisnąć. Tak, no i 240 spokojnie wyciąga sobie fokusik. Nie wiem, czy dobrze pamiętam. Trasa tego speedruna to chyba będzie taka dosyć miejska. Dosyć taka śmieszna. Jakaś policja tam jechała. Dobrze, że mnie nie zauważyli. Ja tutaj grzecznie jadę. Linia 150. Cóż to jest? Gdzie teraz? Gdzie teraz? Aha, tutaj. Czyżby ten speedrun był na autostradzie? Naprawdę? No cóż. Ej, niektóre te intra do tych wyścigów są naprawdę przerażające. Co autor miał na myśli, nie mam zielonego pojęcia. Ale jest krwisto. Troszeczkę ten filmik spasował, a raczej mój kolor karoserii spasował do tego filmiku. Bo też mam... O Jezus, czemu tak robisz? Dlaczego tak robisz? Dlaczego? Człowiek, myśl. Uważaj jak jedziesz. Masz pobić średnią prędkość, więc nie możesz się obijać o byle jaki samochód. Słuchaj. Musisz cisnąć. Dobra. Póki co na srebro jadę. No nie ma źle. Nie ma źle, ale dupy nie urywa. Warto byłoby pojechać na złoto jednak. Jak się to nitro trochę załaduje, bo bez niego to tak... Dobra. Już jadę na złoto. Teraz najważniejsza rzecz, czyli... nie rozpieprzyć się na pierwszym, lepszym samochodzie i raczej omijać. Okej. Wow! To było niezłe, naprawdę. Meta. Okej, 175 km na godzinę, średni wynik. Jest złoto. Widzę, że awansowałem na kolejne miejsce na tej liście Most Wanted. Już mam 6. miejsce, czyli kolejne 2 wyścigi chyba dostępne. Jakoś na razie nie mam... nie chce mi się tego jechać. Na razie zajmuję się takim tam rozbudowywaniem sobie samochodzików. Dobra, co tutaj mam
wydłużenie biegów zamontujemy oraz wzmocnione podwozie. Tak, to też zamontujemy. Teraz się zatrzymię na chwilkę. Gdzieś tutaj z boczku ładnie. Na chodniczku. Albo po boczku, nieważne. Tak, wiem, że jest dostępny nowy wyścig Most Wanted. Słuchaj. No nawet trzy widzę mam dostępne te wyścigi. Masakra po prostu. Dostosuj auto. Najpierw sprawdzę, jakie tam wyścigi kolejne są. Tu są już trudne. Tu jest obława średnia. Trudne. Oraz średnie opony do driftu. O Jezu, nienawidzę tych wyścigów tej obławy, no ale okej. Dobra, to oponę zmienię zdecydowanie na terenowe. Tak, jutro zostaje podwozie. Wzmocnione zdecydowanie, bo będziemy się przepychać z radiowozami, no i wydłużenie biegów, okej. Gdzie to było? Tutaj podwozie z ramą, czyli ważna też rzecz. Tutaj stoi korweta, którą jeździłem w poprzednim odcinku. Zmienimy sobie kolorek. Teraz będę wyglądał trochę jak policyjny samochód, ale co tam. Pędzim, lecim. I nie rozbijam się. Wow. Daję radę te wzmocnione podwozie, czy tam nadwozie, nie pamiętam co w ogóle montowałem. Normalnie to już bym pewnie ze 3 razy dzwona zaliczył, a tutaj nawet jest nieźle. Błagam, nie. Musiałeś mnie zauważyć. Jesus. Udało się uciec w miarę sprawnie, ale jadą po tak trochę się poobijałem o ściany i inne takie, ale to na swoje wytłumaczenie powiem tyle, że śledziłem minimapkę, żeby sprawdzić, czy jadą za mną, czy nie jadą. Teraz zmuszam go do tego, aby jechać pod prąd. Tak się właśnie kończy jazda pod prąd, niestety. Nie lubię jeździć pod prąd. Staram się tego unikać. Jak wiem, że wtedy szybciej nitro się ładuje. No i inne takie tam bajery. A tutaj jakiś samochodzik stoi, którego czy punkt podmiany, bo sam samochód mam już odblokowany, ale nie mam odblokowanego tego punktu podmiany. Dobrze wiedzieć, że jest on sobie tutaj. Jeszcze też jakieś auto stoi, którego widzę wam jeszcze nieblokowane, Maserati. No nie wjeżdżaj we mnie. Myślisz, że masz pick-upa, to możesz? Nie możesz. Pozwalam.
Okej. To słowo obława po prostu... robi mi krzywdę. No ale to podwozie z ramą na pewno naprawdę będzie przydatne. Tak. Takie wiksy tylko w Fairhaven City. Dobra, jaki tutaj mamy cel? 2 minuty, serio? No chyba sobie kpicie, ludzie. Czy... pięknie, pięknie. Jeszcze mi jakiś radiowóz wpieprzył w bok. Jedź, 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 nie zastanawiaj się. Jedź, błagam, jedź. Matko Boska, wyścig się niedawno zaczął, a ja już wyglądam. Co najmniej jakbym, nie wiem, z godzinę się ścigał z tymi policjantami. Trzeba się naprawić trochę. No ale tu piękny pomarańczowy kolorek. Fara ode mnie. Okej. Sytuacja się uspokaja. Słuchajcie. O nie, tu jest blokada. Och, mega trudna ta blokada była, naprawdę, naprawdę. Dobra. Błagam. Oczywiście super inteligentna ta policja tutaj jest, bo... normalnie by mnie nie zauważyli, no ale... uff... co za piękny dzwon. Dobra, zamysł był niezły. Naprawdę. W tym parku widzę, że łatwo będzie ich zgubić. Natomiast... ach, już było blisko. Cóż, no... 2 minuty poszły już sobie. Słuchajcie, nie udało się uspokoić sytuację. Natomiast ten pan za mną jedzie nadal. Zaraz będzie mnie widział. Nie, udało mi się uciec. Nie wiesz... Boże, nie wjeżdżaj do wody. Nie zauważył mnie. Jest! Dobra. Dało się ukończyć w 3 minuty. Czyli zdobyłem... że tak powiem, no, drugie miejsce. Które niestety nic mi nie daje, bo... żeby zdobyć... odblokować... tak, żeby odblokować ten, to ulepszenie, no niestety trzeba mieć pierwsze miejsce. No ale dobra, nieważne. Spójrzmy, kogo my tutaj mamy na 8 miejscu listy Most Wanted. Mercedes-Benz, tak? Cóż, spróbujmy. Które mamy, podwozie może lekkie.
Tak. No i zaatakujmy miejsce ósme. A co? Wolno mi. A że jadę fokusem przeciwko Mercedesowi? Kto powiedział, że nie dam rady nad fokusem? Może nie dam, no. Ale co tam? Warto spróbować. Tak się właśnie kończy zbyt szybka jazda pod prąd. Tak się w ogóle kończy zbyt szybka jazda, co za Aston stoi. Nie, nie! No! Się bałem, że mnie zauważą ci gliniarze. Stąd będę musiał przed nimi uciekać, okej. Naprawdę. Musiałem w to wjechać. Pod reperyjny samochodzik. Jeszcze jakieś autko stoi, widzę. Mam go niezaznaczone. Okej. Okej, startujemy z wyścigiem. Dobra. Spójrzmy, co my tutaj mamy. Och, przyspieszenie jego jest po prostu miażdżące mojego fokusika. Dobrze. Dobrze. Dało się go... Chyba kpicie sobie. Naprawdę? Przecież... No, nie wiem... Nie wiem, co mam o tym sądzić, nie wiem, co mam na ten temat powiedzieć. Żenada po prostu. Udało mi się go wyeliminować. A on się tak szybko zrespił. Nie no, żenada po prostu, żenada. Całe szczęście ta upierdliwa policja jest na tyle... na tyle nieupierdliwa, że mi nie przeszkadza jakoś wyjątkowo. Jest eliminacja w dobrym miejscu całkiem. Mniej więcej chyba połowa dystansu za mną. Ale spójrzcie, jak on się szybko tuż za mną pojawia. Popełnił błąd tam jakiś, został w tyle. Póki co nie używam nitro. Spear. Aj, no i uciekł mi już w takim momencie, w którym chyba go nie dogonię. Ale wywinął. Ło. Cóż za szczęście, tyle wygrać. Teraz tylko nie dać się zepchnąć policjantom. Policjantom. Nie wjechać w nich przede wszystkim. Uff. Jedź. Jest. Super. Dobra, teraz się przyznam. To było podejście numer 3 do tego wyścigu. Oczywiście... Wy widzicie to jako te pierwsze. Ale... Nie chciałem, żeby ten odcinek zbyt długo trwał. Tak więc właśnie poucinałem to, co mi nie wyszło. Tam pojechał. Teraz go trzeba tylko... Mm-hmm. This place may be closed.
Na razie to ja muszę poczekać, aż policja mnie przestanie gonić. Uniknięto pościgu, to teraz mogę jechać. Mógłby się teraz jakoś magicznie gdzieś tu zrespić ten Mercedes, żebym mógł sobie go upolować. A nie, że będę teraz jeździł i szukał go nie wiadomo jak długo. To niepotrzebnie sobie będę przedłużać odcinek. Pięknie. Dlaczego pokazał się na mapie dopiero w tym momencie, w którym uderzył mi w tył? Mądrze. Dobra. Postaram się go dogonić szybciutko. Co ja robię? Co ja robię? Naprawdę, co ja robię? Nie wierzę, że go nie udało się skasować. Po prostu w to nie wierzę. No i uciekł mi chyba już na tyle, że nawet go nie widać na mapie. Okej, jeżeli... że tak powiem odcinek wyjdzie za długi, to po prostu to pocnę w jakiś taki sposób, żeby pokazać tylko to, jak go już udało mi się dojechać, skasować, bo póki co to wychodzi mi tylko kasowanie siebie. Słuchajcie, jest, jest, może teraz. No nie, jeszcze policja na ogonie. Jest. Został wyeliminowany. Także teraz tym Merolem będę się mógł bujać również ja. To cieszy. Okay. To by było, myślę, na tyle w tym odcinku. Tak oto wygląda mój piękny na początku odcinku fokusik. W tym momencie wygląda po prostu jakbym grał, nie wiem, Destruction Derby albo Flatout. Coś w tym stylu. Albo i Dirt w sumie, a nie Need for Speed. No ale wiele przeszedł. Naprawdę bardzo fajny samochodzik, polecam. Dla kogoś, kto zaczyna przygodę z Need for Speedem, to już w ogóle jest bardzo dobry samochód. Prosty w prowadzeniu. Dobra, ale bez zbędnego gadania. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do oceniania i komentowania, ewentualnie subskrybowania. Ja się żegnam. Na razie. Cześć.